Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Mamy dzisiaj wtorek, także lecimy z kolejnym przeglądem modyfikacji do farminga. No i dzisiaj myślę, że sporo modyfikacji, które Wam się spodobają, sporo modyfikacji z Waszych komentarzy. Czytałem, przeglądałem, sprawdzałem komentarze z ostatnich kilku odcinków i są maszyny, które chcieliście. Był komentarz, żeby był w końcu Ursus 4514. Taki dziś będzie. Był komentarz, żeby była żmijka. Żmijka jest, ładowarka teleskopowa jest, bo ktoś chciał. Były wały. A w komentarzu, żeby jakieś wały pokazać, są. A pułk trzyskibowy obracany też jest. No i jeszcze parę modyfikacji wybranych, tak można powiedzieć, przeze mnie. Także jak coś chcecie, będziecie chcieli dzisiaj. Będziecie chcieli dzisiaj coś pobrać, zostawcie łapkę w górę i rozwincie opis, bo w opisie będą linki do maszyn. Lecimy po kolei. A maszyna dość dziwnie wyglądająca i może zastanawiacie się, co to jest, do czego to jest. A dość dziwna nazwa. Maszyna nazywa się Grabli. Sprzęt do grabienia, ściągania, nie wiem jak to nazwać. A zbierania słomy, przynajmniej takie zastosowanie ma w farmingu. Już Wam pokazuję, maszyna jest w przyczepach samozbierających, tak jest, grabli 10 tysięcy litrów, także dość dużo. A co najlepsze, podpinamy pod ciągnik, opuszczamy te pręty, nie wiem, grabie powiedzmy, bo to takie ma zastosowanie. No i po prostu zbieramy sobie pokosy słomy, jak już uzbieramy ile chcemy. Anulujemy całe zbieranie i możemy sobie tą słomę wysypać gdzie chcemy. A tylko to dość dziwnie wygląda, bo sprzęt taki mały, niepozorny, a 10 tysięcy litrów a słomy to naprawdę duża, duża kopa potrafi się usypać. Także uważajcie przy opróżnianiu tej maszyny, bo może niezły bałagan zrobić na podwórku. No ale sprzęt jak najbardziej fajny, jedynie ta duża ilość zbierania jest troszkę przesadzona, no 10 tysięcy to troszkę za dużo, myślę, że 5, 3, 4 to by był optymalny wynik, ale na razie jest 10 tysięcy, może kiedyś będzie mniejsze, no bo jednak tak wygląda niepozornie, to tak jednak 10 tysięcy do tego to troszkę przesadzone, ale sprzęcik jak najbardziej Wam polecam, nadaje się, działa, jest jak najbardziej sprawny. Przechodzimy dalej, wały. A posiewne były komentarze, żeby wały się w końcu jakieś inne pojawiły, bo kiedyś też było z modhuba jakieś wały, ale chcieliście następne, to już Wam pokazuję, tylko gdzie one były, chyba w kultywatorach. Są wały RC Max 2, 80 koni mechanicznych zapotrzebowania mocy, 6 metrów szerokość robocza. No i co one mają za funkcję nawożenia, także taka dodatkowa funkcja. No i tu wzór, albo takie wały, nawet nie wiem jak to nazwać, bo w sumie takich wałów nigdy nie miałem, nigdy nie używałem, po prostu różnią się wyglądem całym tym, całym wyglądem tych wałów kręcących się. Nie wiem, takie wzory podłużne lub takie inne, nie wiem jak to się fachowo nazywa, bo tak jak mówię, nigdy z takim sprzęcikiem do czynienia nie miałem, ale jak wy wiecie, to piszcie śmiało w komentarzu oczywiście. Teraz jest pozycja transportowa, maszyna się rozkłada hydraulicznie. Jak najbardziej wały się obracają, mają swoje osobne animacje, także sprzęt w 100% jest sprawny. No i jak najbardziej wygląda, działa, nie buguje się, jak najbardziej Wam go polecam. I czekam na Wasze komentarze, żeby mi wyjaśnić, jak to się fachowo nazywa. Tak jak mówię, nigdy tego nie widziałem nawet w realu, także nie chcę Was tu w błąd wprowadzać. Lecimy dalej, ZTS. A też był komentarz, żeby jakiegoś ZTS-a pokazać, także jest ZTS 16245. A no maszyna już taka dość konkretniejsza. Ostatnio takie mniejsze sprzęty, to teraz dzisiaj ciągnik troszkę większy. A ZTS 121 koni mechanicznych, 25 km na godzinę prędkość jazdy. Niestety nie ma tutaj żadnych funkcji do niego zakładanych, zmienianych i tak dalej. Nawet tak patrzę, z zewnątrz chodzę i nic chyba za bardzo nie możemy pootwierać, także wsiadamy i maszynę palimy.
Dobra, maszyna działa od razu. Jeszcze sprawdzę, nie ma żadnych tutaj animacji biegów z tego co widzę, także troszkę szkoda, taki najzwyczajniejszy modelik. Ale widzę, że możemy tak, jedne drzwi otworzyć, drugie drzwi otworzyć, tylną szybę, a dachu chyba nie ma żadnej funkcji, 5 światła, szóstki też, także dachu sobie nie da się po prostu otworzyć, tyle w sumie tylko w nim jest, no i oczywiście oświetlenie, kierunkowskazy i koguta też nie ma, taka wersja można powiedzieć z najprostszymi standardami. Czyli swoje funkcje jakieś ma. I w sumie tyle. Chciał ktoś ZTS-a, także ZTS jest. Funkcje jeszcze dodatkowe ma, także można powiedzieć, że taki lepszy ZTS. I w sumie tyle. Lecimy dalej. Piąta minuta, piąta modyfikacja, czwarta. A Merlo. Ładowarka teleskopowa dość mała, malutka, minimalistyczna, bym powiedział, dużo mniejsza niż inne oryginalne. Najzwyczajniejsza ładowarka i tylko ładowarka, niestety w tej modyfikacji nie ma żadnych dodatkowych łyżek, tylko podstawowa ładowarka 140 koni mechanicznych, 40 km prędkość jazdy i też nie mamy żadnych funkcji dodatkowych, oczywiście do ładowarki podchodzą oryginalne łyżki, widły i tak dalej, także nie ma się o co bać. No i co, możemy coś sobie w tej ładowarce pootwierać? Zobaczmy, odpalmy najpierw. Oczywiście wszystko tutaj, animacje działa jak najbardziej. Czy możemy coś pootwierać? Chyba nie, z tego co widzę żadnych dodatkowych funkcji nie ma. Sterowanie wszystkimi kołami przednimi, lewymi pod skosem, prawymi pod skosem, prawym podnośnikiem, tu jest akurat napisane. Także standardowe funkcje ładowarki. Oświetlenie jest. Kierunkowskazy są, no i kogucik jeden na dachu też jest. Kiedyś było Merlo, też pamiętam, tam już troszkę więcej funkcji było, ale tak, że ktoś chciał kolejne jakieś inne Merlo, inne w sumie identyczne, bo tutaj żadnych większych zmian nie ma, ale że wyszła kolejna wersja, nie wiem czy to akurat może nie tego samego modelu, może to jest jakiś inny model, ale że jest, pojawiła się, no to następna ładowarka Merlo można powiedzieć. Taki mały sprzęcik na gospodarstwo. Lecimy dalej. Dalej mamy żmijkę. Było też sporo komentarzy od Was o tą żmijkę. Powiem Wam, sprzęcik dość fajny. Można do tego wsiąść? O, można. Co mamy? Złóż pas, rozłóż pas. Czy coś się tu zmienia? Czy nic się nie zmienia? Coś dochodzi do tego? Nic z tego co widzę. Możemy to odpalić, tym przejechać w inne miejsce. Na przykład takie funkcje mają w farmingu te taśmociągi i tak dalej, bo żmijka jest w funkcji, w kategorii taśmociągi. Oczywiście sprzęt musimy włączyć, rozłożyć chyba, żeby on działał. Można też tą żmijkę podpiąć pod ciągnik, podjeżdżacie tutaj od przodu i jest taka funkcja. No i co mogę tu jeszcze pokazać? Zobaczmy co jest w opisie z tą żmijką. 5 km na godzinę prędkość jazdy, wszystkie standardowe uprawy i w sumie tyle z nią możemy porobić. Także taki sprzęcik, oczywiście żmijka, jakby ktoś ładował zboże powiedzmy do budynku na jakieś większe, wyższe piętro, albo na przyczepę z ziemi ewentualnie, z betonu jakiegoś taki. Zwyczajny sprzęcik, ale dość fajna modyfikacja. Jak ktoś nie lubi tam oryginalnych maszyn, to taki sprzęcik jest dostępny. Jedyna wada, że jest ograniczona wysokość, tak? W tych oryginalnych maszynach możemy sobie tam rozłożyć i tak dalej. Niestety tutaj mamy taką funkcję, taką wysokość jak jest teraz. Lecimy dalej z tymi ciągnikami, pługami, bo jeszcze ich parę jest. Ciągnik Kramer. Taki niebieski sprzęcik, najzwyczajniejszy. Coś mi się wydaje, że kiedyś taki ciągnik albo dość podobny był w starszych farmingach. Było taki chyba DLC starych sprzętów. Taki ciągniczek Kramer KL200. Pokażę Wam w sklepie jak to wygląda. Czy możemy coś z nim zrobić? 20 koni mechanicznych, 20 koni, 20 km na godzinę. I tyle, nic nie możemy w nim pododawać, powybierać. Taki najzwyczajniejszy ciągnik. Ciekawi mnie, czy w ogóle ktoś gra na takich starszych sprzętach. Możecie pisać w komentarzach.
Czy gracie na takich starszych sprzętach, czy w ogóle je pokazywać, czy takie starsze sprzęty pomijać? Bo mnie to też czasami zastanawia, bo dość dużo takich właśnie, można powiedzieć, zabytkowych, a starych ciągników jest, no i interesuje mnie, czy w ogóle na czymś takim gracie, czy jest sens coś takiego w ogóle pokazywać. Także piszcie w komentarzach śmiało, nawet jak nie gracie, bo to też mnie interesuje. A lecimy dalej, Ursus 1604 tutaj na masce pisze, a coś mi się wydawało, że... A nie, w sklepie też jest 1604. Myślałem, że inna wersja w sklepie była, inna nazwa, ale jest ok, zgadza się. A kolejny Ursus od polskiej 30, za co chyba trzeba mu podziękować, bo tyle modyfikacji to on robi, tak fajnie oskryptowanych. Może ta akurat w sklepie nie ma za dużo funkcji do wyboru, bo nie ma żadnej, ale pewnie jest bardzo fajnie oskryptowany, za co pewnie sporo osób mu dziękuje. No i chyba trzeba też mu zostawić subskrypcję, bo naprawdę dość fajne maszyny chłopak robi. Kanał Polska 30, jak chcecie więcej sprzęcików od niego, to jak najbardziej tam was zapraszam. 150 koni mechanicznych, ciągnik, 30 km na godzinę, a funkcji żadnych w sklepie nie możemy sobie wybrać, także co? Otwierane drzwi z zewnątrz, już mamy taką funkcję. Jedne, drugie, nie. Drugich się nie da z zewnątrz otworzyć, także wsiadamy i palimy sprzęt. Dobra, i teraz tak, ze środka możemy oczywiście te drzwi jedne i drugie pootwierać, pozamykać. Także taka funkcja jest, zdejmowany błotnik, jeden, drugi. Także tak możemy też sobie ciągnik ubrać, otwierany dach. No i jeszcze tylną szybę też mamy otwieraną. Także takie standardowe funkcje są dostępne. A, jeszcze pewnie animacje biegów są jak najbardziej, bo to też was interesuje. Sporo komentarzy kiedyś było, żeby wam pokazywać. Także animacje biegów w tym kursie się znajdują, są sprawne. Wszystko jak najbardziej działa, wskaźniki, wskazówki. Wszystko się obraca, wiatrak, wentylator, wszystko jest sprawne. Oświetlenie działa i kierunkowskazy też jak najbardziej są dostępne. Sprzęcik troszkę większy, no bo jednak 150 koni to już jest troszkę więcej mocy niż te ostatnie Ursusy, co były. Także jak najbardziej wam maszynę polecam. No i przechodzimy do Ursusa 4512, gdzie było sporo komentarzy ostatnio, żeby go pokazać. Także w końcu jest. Pewnie spora część osób się ucieszy. Już zaczynamy od sklepu. Ursus 4512, 60 koni mechanicznych za mocy, już nie zapotrzebowania mocy, tylko mocy. A 28 km na godzinę prędkość jazdy. No i masa funkcji, bo to oczywiście ciągnik od rewersa, także musi być mnóstwo funkcji w modyfikacji, jak to już rewers nas przyzwyczaił. A elementy dołączane, czyli możemy sobie wybrać ciągnik bez niczego, z zaczepem z przodu, obciążnikiem z przodu lub tuzem. A koparka, czyli tur jest już przyłączony na zawsze, czyli wybieramy albo bez i nie możemy go mieć, albo z turem i jest już on na zawsze niezdejmowalny. Konfiguracja silnika 4512, czyli napęd tylko na tył 60 koni, 4514 napęd naprzód na 4 koła też 60 koni. Także tym to się różni w sumie. No i też wyglądem oczywiście opony są całkiem inne. Ustawienia kół, koła kostki grube. Też zaraz zobaczycie, czym to się różni. Wzór bez kogutów, z jednym lub z dwoma kogutami. Tutaj mamy te koła kostki, a tu są koła grube, czyli takie pod skosem, jakby to nazwać, no takie standardowe opony, no taki wzór standardowych dużych opon. O, skończmy na tym, bo nie zabrakło mi słowa, które chciałem dodać. A co mamy, mamy funkcję jakoś? Zdejmij i załóż. A co możemy zdjąć i założyć? Coś nie działa. Dobra, lecimy dalej. Coś się nie zdejmuje, chyba że to od tura taka funkcja. Może na tamtym zadziała. Lecimy dalej. Czy coś innego tutaj? Drzwi z zewnątrz? No nic. Zobaczymy w środku. Odpalamy maszynę. I tak. Co możemy zrobić? Na czwóreczkę mamy tylną szybę.
7, 9, lewe, prawe drzwi, 8, dach i tyle. Więcej funkcji tutaj otwieranych nie mamy. Oczywiście biegi ruchome, wszystko jak najbardziej działa, obrotomierz, wszystko jest sprawne, kierunkowskazy światła działają i w tej wersji koguta nie mamy. Także taka najzwyczajniejsza, standardowa wersja. Lecimy dalej. Ciekawe mnie, czy to tura czasem nie jest to R. Zdejmij, załóż o te błotniki. Się da, a tych czarnych się nie da. Czyli błotniki też zależą od tego, jakie opony sobie wybierzemy, z tego co widzę. Mamy koła kostki, to błotniki są takie półokrągłe, plastikowe. Tutaj mamy te koła grube, tak to było nazwane, bo już zapomniałem. Grube, tak? To mamy błotnik już metalowy, kanciasty. I mamy tą funkcję zdejmowania, zakładania tych błotników, jak widzicie. A tutaj pod ten tur oryginalny tego Ursusa, który jest już na zawsze, działają oczywiście oryginalne łyżki, nic się nie buguje, wszystko działa także bardzo fajnie, wszystko jest sprawne. Tutaj już nie będę wsiadał, bo wszystko jest takie samo co w tamtym Ursusie. Może jeszcze tutaj sobie sprawdzimy te dwa koguty, jak najbardziej koguciki działają. Tutaj jest ten jeden po prawej stronie, no i jeszcze przedni tuz. Tak to wszystko wygląda w tym Ursusie. Dość fajny sprzęcik, także jak najbardziej Wam polecam ten ciągnik. No i przechodzimy do ostatniej modyfikacji dzisiaj, czyli puk 3 skibowy, a obracamy. Już wchodzimy w kategorię pługi. No i każdy puk, który jest kupiony, to jest właśnie ten każdy inny. 14A Raptor, 18A, 20A. No tylko mnie zaskoczyła moc, jaką trzeba mieć. 140 koni, 180 i 200, także dość dużo. Dzięki pługowi możesz przygotować pola na zasiewy, utworzyć nowe pola. A 140, 170 zapotrzebowania, 210, 200, 260. Także dość duże zapotrzebowanie, 2,5 metra, ciekawi mnie. Na przykład ten czwórka robi tylko 2 metry, czyli tu są dość duże te skiby robione. 2,5 metra na 3, no to jest dość konkretna robota. I co my tu mamy? Do wyboru kolor oczywiście i wzór, czyli wybranie sobie ażurowego tego pługu, albo cały, zabudowany, tak? Tak czy nie tak? Tak jest, cały lub ażurowy, no, dobrze mówiłem. I co? Każdy jest oczywiście inny, ten jest 140 koni, zapotrzebowanie 180, 210, w sumie nie wiem czemu tak jest, czemu tu jest tak wybrane, jak skoro każdy i tak ma 2,5 metra szerokość roboczą, także tutaj nie zwiększa się zakres pracy tego pługu, a jednak moc jest cały czas większa. Nie wiem dlaczego, czym to się różni. Oczywiście wybór tego mamy w każdym pługu, wybór koloru też. No i z tego co widzę, czy one się tak bardzo od siebie różnią, że każdy ma inną moc, to Wam szczerze tego nie powiem, czemu ktoś tu taką dużą moc dał. Oczywiście pług jest rozkładany, siłownik tutaj jak najbardziej działa, pług jest rozkładany, obracany. Działa wszystko w tym pługu tak, jak być powinno. Dobra. Tyle w sumie. Wszystko Wam opowiedziałem dzisiaj z tymi modyfikacjami. Także piszcie dużo komentarzy, bo wszystkie czytam, co chcecie w następnym odcinku. Zostawcie łapkę, jeśli coś Wam się spodobało, coś pobraliście. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.